Java, Python, coś tam jeszcze.
jeszcze jakieś, nie wiem, tworzenie stron internetowych, bazy danych, czyli no i właściwie, znaczy można by się kłócić, czy wszystkie z tych zajęć wymagają otóż tego rodzaju systemów operacyjnych i programowania, ale zazwyczaj część prowadzących będzie chciała na przykład użyć właśnie Linuxa, część Windowsa, część będzie chciała uczyć na przykład programować w C, część stwierdzi, że wolą w Pythonie. Efekt będzie taki, że z czasem na tych komputerach pojawią się na warstwie bardzo, bardzo duża ilość oprogramowania. Co gorzej, próby nie, aktualizacji tego oprogramowania mogą spowodować, że coś nam się po drodze wysypie. No, poza tym już nie mówiąc o studentach, którzy zrobią niemalże wszystko, żeby prowadzący się nie poprowadził, a przynajmniej będą starali się utrudnić życie administratorowi. No i również sobie i na przykład, nie wiem, instalujący gry, programiki, coś, co ściągną z internetu, nie sprawdzą i przy okazji zainstalują, nie wiem, wirusa lub tak, coś tam, no, tego typu programowanie. Poza tym, jeśli na przykład pozwolimy studentom na instalowanie oprogramowania, którym się na przykład mamy zajmować, co oczywiście no, też da im pewną wiedzę o tym oprogramowaniu, ale z drugiej strony, jeśli gdzieś popełnią błąd, oczywiście również na błędach się uczymy, ale jeśli gdzieś popełnią błąd, prawdopodobnie efekt będzie taki, że student powie, a na moim komputerze to nie działa, to nie chce działać, to więc, a najlepiej byłoby, gdyby wchodząc powiedzmy do pracowni, student po prostu siadał i mógł przystąpić do wykonywania jakichś zadań. Czyli prędzej czy później jakieś konflikty oprogramowania się pojawią, system będzie działał coraz wolniej. Akurat właśnie miałem szansę prowadzić zajęcia z takim zupełnie podstaw informatyki w stylu Excel, PowerPoint i tak dalej. Tyle, że pracowni u prawników na naszym uniwersytecie niestety no tam akurat nie ma osoby jakiegoś administratora, osoby, która byłaby za to tak naprawdę odpowiedzialna i zdaje się, że ten system jak został postawiony i uruchomiony, to to sobie tak działa. Znaczy częściej nie działa niż działa i prowadzenie zajęć jest znaczy zazwyczaj zaczyna się od tego, że trzeba nauczyć studentów jak studentów prawników, którzy właściwie nie będzie tu do niczego potrzebne, jak przeinstalować system i zainstalować podstawowe oprogramowanie. Właściwie tak naprawdę tematem tej prezentacji powinna być wirtualizacja w nauczaniu informatyki, wykorzystanie maszyn wirtualnych w nauczaniu informatyki, właściwie tej powiedzmy części logistycznej, czyli zarządzania tą pracownią w laboratorium informatycznym. Natomiast wariant znalazł się jako swego rodzaju otwarte źródłowe narzędzie, które pozwala wiele rzeczy uprościć i
prosty sposób no, stworzyć, wygenerować maszyny indywidualne. W przypadku wariata to są domyślnie maszyny wirtualne przeznaczone dla wirtualnego psa. I to rozwiązanie pozwala na zdefiniowanie, czy to przez administratora, czy też przez prowadzących zajęcia, bądź też, nie wiem, administrator prowadzący mogą wspólnie zdecydować, co ma zostać zainstalowane w ramach danych zajęć. Następnie no, w miarę szybko utworzyć maszynę wirtualną na wszystkich stanowiskach. To jest właściwie taki pomysł. Oczywiście tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć jakiejkolwiek innej technologii wirtualizacyjnej. Kwestia jest oczywiście tylko, powiedzmy, która będzie bardziej wygodna dla prowadzących zajęcia i dla osób, które tą pracownią zarządzają. Ponadto takie podejście do wykorzystania zasobów pracowniczych poszczególnych maszyn pozwala między innymi na to, żeby powiedzmy na jednym komputerze, na jednej stacji roboczej uruchomić większą ilość maszyn wirtualnych, czyli wtedy możemy na przykład pozwolić studentom bawić się na przykład jakimś programowaniem typu, nie wiem, jest taka dystrybucja, prawda, do testowania bezpieczeństwa systemów Kali Linux. Tak, puścić studentów, że tak powiem, bezpośrednio na sprzęt jest rzeczą nieco ryzykowną, nigdy nie wiadomo, co ktoś myśli. Natomiast jeśli będzie to wszystko w takim zwykłym środowisku, to najwyżej ktoś uszkodzi maszynę wirtualną, którą zawsze można, powiedzmy, z kopii odtworzyć. Poza tym wariant początkowo, znaczy, no, że tak powiem, domyślnie jest wykorzystywany jako takie narzędzie, które jest wykorzystywane po to, żeby bardzo szybko postawić środowisko deweloperskie dla danego projektu i żeby, powiedzmy, wszyscy uczestnicy danego projektu mieli dokładnie taką samą kopię, powiedzmy, systemu operacyjnego, programowania i tak dalej. Innymi słowy, załatwia to tych naszych studentów, którzy mówili ewentualnie, że coś u nich nie działa, nie chce działać i tak dalej. Jak Państwo widzicie, przede wszystkim otrzymujemy identyczne środowisko z wymaganym przez prowadzącego oprogramowanie, przy czym poprzednio, bodajże w wersjach wcześniejszych niż 1.6 wariant pozwalał tylko i wyłącznie na tworzenie tych maszyn wirtualnych z Linuxem, natomiast od wersji 1.6 można również
tak jak takim wykorzystaniem właśnie w pracy informatycznej wreszcie daje troszkę więcej, większe pola manewru, bo jak Państwo dobrze sądzicie, zazwyczaj te zajęcia mimo wszystko to jest, są, przynajmniej jeśli chodzi o szkołę, tam podstawowym średnim, to będzie pewno zajęcia mimo wszystko prowadzone z systemem Windows, tam jakiś powiedzmy Word, Excel, tego typu programowanie, natomiast z Linuxem studenci raczej, jeśli już się spytają, to gdzieś dopiero będzie na studiach. No, oczywiście istnieją wyjątki, ale raczej jest właśnie w ten sposób i dzięki temu, że w wersji 1.6 mamy możliwość wystartowania maszyny wirtualnej, znaczy utworzenie po prostu badanie, zdefiniowanie maszyny wirtualnej i następnie jej utworzenie. No to będzie wariant, może zostać w takiej pracowni informatycznej, nawet w szkole średniej wykorzystany. No, poza tym zaletą jest przede wszystkim taka, że jeśli mamy przetestowaną konfigurację wariantu, to znaczy jeśli wiemy, że stworzyliśmy konfigurację, ta konfiguracja stworzyła tę maszynę wirtualną i ta maszyna działa, to wszystkie inne maszyny wirtualne utworzone z tej konfiguracji raczej będą działać. Oczywiście w momencie utworzenia, bo potem jeśli studenci coś tam skasują cały system plików, no to efekt będzie dość oczywisty. Natomiast w momencie utworzenia maszyna wirtualna działa, jest dokładnie taka, jaką chcemy. Poza tym daną maszynę wirtualną można zatrzymać i wznowić na kolejnych zajęciach. To daje taką możliwość, że tak naprawdę w sumie każdy student może mieć oczywiście idealnych warunkach. To jest kwestia miejsca, na te głównie miejsca przeznaczonego na maszyny wirtualne, ale w idealnych warunkach można by właściwie dla każdego studenta stworzyć taką maszynę, przydzielić mu i powiedzmy monitorować jej stan. I student przychodzi na zajęcia, uruchamia swoją maszynę wirtualną i powiedzmy zatrzymuje ją pod koniec zajęć. No i poza tym, mając wariant file, czyli ten przepis na tworzenie maszyny wirtualnej, student może wygenerować taką maszynę na swoim domowym komputerze. To może być szczególnie przydatne, jeśli mamy do czynienia na przykład z e-learningiem i wtedy wiadomo, student zazwyczaj pracuje zdalnie, nie wiem, na przykład przez jakiegoś Moodle czy inną platformę. Natomiast wykonanie jakichś zadań może wymagać jakiegoś na przykład bardziej skomplikowanego oprogramowania. I wtedy wygodniej jest mu dostarczyć albo obraz maszyny, albo po prostu big varianta, który pozwolił na stworzenie takiej maszyny, jak się wydaje. Okej. Kilka takich podstawowych informacji co do reszty, znaczy
jak napisać taki wariant fajny. Wszystko można znaleźć bodajże na stronie wariant.com, bodajże tak to się nazywa. Więc odsyłam do dokumentacji. Główna informacja, która jest tak naprawdę potrzebna, żeby, ponieważ te maszyny wirtualne tworzy się tak naprawdę jednym poleceniem. Piszemy wariant.com i wariant generuje nam maszynę wirtualną, potem ją uruchamia. Jeśli potrzeba, ściąga odpowiedni git, jeśli potrzeba, instaluje oprogramowanie. To wszystko trzeba oczywiście zdefiniować. Natomiast to wszystko powinno być właśnie umieszczone w wariant file. Drugim pojęciem jest wariant box. Można by powiedzieć, że to jest po prostu taka dystrybucja na przykład Windowsa. Wyobrażam sobie, że w przypadku Windowsa byłoby to dość podobnie z tym, że o ile wariant box można z pewnego portalu ściągnąć, to prawdopodobnie ze względów licencyjnych wariant boxów zawierających Windowsy nie widziałem. Natomiast taki wariant box to może być nie tylko na przykład jakiś system operacyjny, na przykład jakiś Linux, nie wiem, CentOS, Ubuntu, ale również cały stack, na przykład, nie wiem, wykorzystywany do tworzenia aplikacji w Ruby on Rails. Może być to akurat jeden z przykładów. Innymi słowy, wariant, czy też jakiekolwiek inne oprogramowanie wirtualizacyjne, bo powiedzmy technologie wirtualizacyjne rozwijają się już od dłuższego czasu. Pozwala na rozwiązanie wielu problemów, które mogą gnębić administratorów pracowników komputerowych. No a student i prowadzący pozwala na skupienie się na wykonywaniu ich zadań, powiedzmy, na po prostu nauczeniu się, czy nauczaniu, czy też na nauczaniu. Ja sądzę, że ewentualnie, jeśli chodzi o to, co może być dalej, bo wariant tak naprawdę zostanie na maszynę wirtualną, na przykład VirtualBoxa, czy też jakąś inną maszynę wirtualną, tam można to skonfigurować, no jeśli nie jest to VirtualBox. Na tym komputerze, na którym został uruchomiony. Natomiast ja sądzę, że ponieważ podstawowym problemem mimo wszystko to jest wydajność naszych studentów, innymi słowy, im więcej tych maszyn wirtualnych na danym komputerze postawimy, na przykład, żeby sobie, nie wiem, zbadać, czy też żeby sobie przetestowali, jak na przykład zestawianie, tak jak tutaj poprzednio na warsztacie a propos OpenSSH zestawianie tych połączeń, no to więcej, powiedzmy, student zestawi, wygeneruje tych naszych wirtualnych, to oczywiście spowoduje to, no, spadnie wydajność. I przynajmniej mi się wydaje, że rozwiązaniem mogłaby być
wirtualizacja taka na poziomie serwera, wirtualnej chmury, gdzie poszczególne komputery byłyby tylko w sumie terminalami. Działałoby to właśnie w ten sposób, że nie wiem, na przykład w szkole mamy, czy też gdzieś na placach, mamy duży, potężny serwer, który uruchamia ileś maszyn wirtualnych i tak naprawdę tam pracują, na nich pracują studenci. Nie wiem, jak Państwo sądzicie, czy jest to dobra droga, czy też bo to też wydaje się, takie rozwiązanie wydaje się interesujące z tego względu, głównie powiedzmy na uczelniach, z tego względu, że powiedzmy po zakończeniu zajęć mogliby na przykład wykonywać jakieś obliczenia naukowe, coś tam powiedzmy sobie liczyć te poszczególne maszyny wirtualne, studenckie, takie w cudzysłowie nazwijmy, mogłyby być zastępowane, natomiast mogłyby być wystartowane maszyny wirtualne, na których prowadzone są jakieś obliczenia. Z mojej strony to tyle. I chętnie ja mam zasadniczo dwa pytania. MacHat jest, powiedziałeś, przeznaczony dla wirtualizatora VirtualBox. Czy obsługuje jakieś inne wirtualizatory? Tak. Oprócz dokumentacji możemy znaleźć taką sesję providers. Domyślnie używany jest VirtualBox, natomiast zresztą nawet powiedzmy twórcy tak dość oficjalnie w dokumentacji piszą, że powiedzmy w środowisku produkcyjnym, czyli powiedzmy tak jak tutaj na pracowni komputerowej, proponują użycie na przykład VMware, no ewentualnie jeszcze innych. Powajdy są dostarczane jako takie pluginy do warianta. Jakieś pytania? Okej, to myślę, że możemy...